Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem artysta pisarz, a to już drugi odcinek z pokładu Lewajatana w naszej serii Let's Play 80 dni. No i jeżeli dobrze pamiętacie, to na końcu poprzedniego odcinka nasz szanowny pan marynarz poinformował nas, że nasi przyjaciele szkoccy, a więc wiadomo o kogo chodzi, a chodzi oczywiście o Jeepak, czeka nas w pokoju 103, a więc tej najbiedniejszej, powiedzmy, najbiedniejszym przedziale na całym statku. Zobaczmy, jak tam sobie mieszkają. Oczywiście wszystko w szkocką kratę. No też nie jest źle, całkiem przytulnie, szczerze powiedziawszy. Witaj, Mac. McFly! O! Co? You want the airship to be Scott? The WTO agreed to that? Of course they did after we paid them a hefty sum. Budżet reklamowy. People will take our promotion very seriously when they see our flying kilt. It's more cost efficient than taking out an ad in the Super Bowl. No, God, if you could put your kilt around the Eiffel Tower or the Liberty, you would. I'm surprised you haven't tried to get the. What fantastic ideas! You should be in marketing. Papież w kilcie. He might buy me an ale for that. First though, we need your help. Get the plans of the airship from the upper bridge and bring them to us. They're in the Commodore's cabin, room 504. It won't want to see us again after what we've done. What you've done? We, well, it was McFashion. He got a wee bit carried away and went a wee bit over. So... He stole the Commodore's underwear. And we replaced them with Scottish nickels from our spring collection. Better for circulation, mind you. So the Commodore is actually angry at you, not me. Please, let's not point fingers. The point is, you promised to help us when you met the G-Pack in Cairo. No, tak było. Or are you all talk and no action? I'll show you an action. Dobra. Tak więc czas zająć się reklamą dla G-Pack, bo czemużby nie? W sumie to nasi jedyni wierni przyjaciele podczas całej podróży. Nie, kapitan mieszka trochę wyżej. Co to za braki dźwięku tutaj słyszę? Ja nie wiem po prostu. Kapitan mieszka tutaj w pokoju 105. Closed naturally. I need to find a master key to open this door. Okej. Pomóż członkom Jeepak przebrać statek w ogromny kilt. Tak, na serio. Musieli to powiedzieć, to tak na serio po prostu, bo przecież to jest tak absurdalna misja. W sumie. Tak, oni planują cały ten balon główny sterowca przerobić na wygląd w szkocką kratę. Nie wiem, skąd mają tyle materiału, ale okej. No dobra, jedziemy na górę. Po raz kolejny znowu. No, no muszę przyznać, że jest to trochę deprymujące, ale za to jaki piękny widok. Okej, chyba wylądowałem trochę za nisko. A to dziwne. Dobra, nie tutaj miałem być. Ale za to widok. Jestem królem świata. Jakie piękne rzeki. No i trzeba przyznać, że nie jest to takie złe. Nawet nie widać specjalnie łączenia tekstur, szczerze przyznam. W którym momencie jedna tekstura przechodzi w drugą. I rzeki są jak to ująć? O, tu jakiś budynek? Wioska może. Konsekwentne w swojej konsekwencji, to znaczy, że jeżeli mamy rzekę, to ona biegnie cały czas z nami. Dobra, no to jedziemy na dół, trochę przesadziłem. Obserwujmy może strzałki. Póki co obie są czerwone. Para. O, zielone. Tutaj muszę się znaleźć trochę wyżej niż jestem teraz. Do tej drugiej strzałki? Nie. Zielone jest w sumie. To mi się musiało coś pomylić. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. A, już wiem. Już wiem, o co chodzi. Wykorzystamy klucz do kajuty marynarza, który mieliśmy wcześniej, żeby zdobyć master key. Ojej, nie ma to jak master key. No i teraz za pomocą master key bez problemu włamiemy się do pokoju pana kapitana, który sypia sobie przed wagonem restauracyjnym. Oto wagon kapitana. No jak widać jest ładny, ale nie jest też jakoś specjalnie mocniejszy. O! Widać jego ukrytą miłość do pociągów. Goliath. A tutaj tak lubi sobie popić i w ogóle jakieś dziwne inne rzeczy tu trzyma. Co on tu jeszcze ma? Dwa łóżka. Znaczy jedno łóżko i jedno taką w zasadzie sofę.
Nie, nie mieszka jakoś super bogato. No i oczywiście plany statku, który szukamy. Też całkiem ładne. O, cześć! Co? No, nie kocha cię, no to normalne. Zdarza się, no niestety. No więc... Johnny... I need to take care of him because he could make a mistake, and if he falls sick, the airship will be forced to land, and I'll waste precious time. Dobra, muszę to powiedzieć. Still better love story than Twilight. Tak, to wciąż jest lepsza historia miłosna niż Zmierzch. I tak, musimy się w tym odcinku zająć. Cześć chłopaki, nie zwracajcie na mnie uwagi. Ja tak tylko sobie tutaj chodzę. Przedstawiam różne dźwignie. Spaghetti naszym przyjacielem. The conference about the sheep counting techniques in Scotland is scheduled for the 32nd of April. Closed. Zastanówmy się, co ja chciałbym zrobić w zasadzie. Closed. Chyba nie tutaj. A szkoda, to wydawało się takim dobrym pomysłem. A może w tą stronę? O, tu przynajmniej nie ma marynarzy. Może nie będą... Znaczy marynarzy, no to jest trochę głupie stwierdzenie, że nie ma marynarzy na statku powierzchnym, bo... Gdy w ogóle nie ma. Tak, już to pani mówiła. Ładny ten nasz statek. No zastanówmy się, jak mógłbym się dostać do jego pokoju? Czemu wykorzystanie master klucza nie zadziała? Closed. I need to find another way to enter his cabin. Aha, rozumiem. Barnesby. Stary dobry Barnesby. W każdym razie, no, gościu ma poważne problemy z sobą. Niestety. I z tą jego historią miłosną. Ja rozumiem, że smutek i w ogóle. Aha. Będziemy musieli wykorzystać nasze zdolności wspinaczki. Mówiła to pani! Spaghetti's RR friend will take place tonight. The conference about the sheep counting techniques in Scotland is scheduled for the 32nd of April. Oh shit! Okej, dobrze. No więc... Tak, no to jest smutne, kiedy ktoś nie odwzajemnia naszych uczuć. Fakt, ale... Ah, that's my cabin. Okay, let's go. Ależ dajcie spokój, nie aż tak, żeby się zabijać, no ludzie. Chyba nie chcieliśmy tutaj dotrzeć, nie? Chcielibyśmy dotrzeć trochę wyżej, jeżeli to możliwe. Tu nie ma żadnej drabinki wyżej, to jest w ogóle najwyższy punkt na tym tym. To dziwne. Nie rozumiem, co powinien zrobić. Może użyć... Ale nie mogę tu zrobić nic. Ani w żaden sposób tego się robi dziwne. No dobra, no. Z braku laku i lepszego pomysłu będziemy musieli pójść niestety na dół, chociaż uważam to za kompletnie bez... Wow! Okej. Za kompletnie bezsensowne, ponieważ kabina Barnesby'ego znajduje się nad nami, a nie pod nami. Co my tu mamy? Dokąd mnie to zawiedzie? Szlakby to. Dobra, może i ma to jakiś sens. Zgubiłem się. Nawet jesteśmy na miejscu poza mapą, gdzie są potwory po prostu. Chodźmy tutaj do góry. Spaghetti are our friends. Długa ta drabina. Czy tutaj chciałem dojść? Tu jest jakaś kabina. Dobra, chyba się udało. No więc zobaczmy co dalej. O, nawet zapisik jest. Here you are, easy challenge. No więc chłopak chciał się zadusić albo
wypić truciznę? No nie wiem, co on planował. W każdym razie dostał cios w szczękę i... Come on, old chap, don't let yourself go. It's true. Love does hurt. I want to die. O, kurna, ma dwa zdjęcia Rose. Okay, I have to go, but... Gdzie je zdobyłeś? I know it's hard, but don't do anything stupid, okay? Okay. Love really does hurt. Ja pierdzielę, co za żałosny gnojek. No nieważne. Jakoś będzie musiał sobie poradzić, nie tędy. Ze swoją załamką miłością. Jest tyle pięknych kobiet na świecie, ja pierdzielę. Nie ma co się rozpaczać nad jedną. Chyba że akurat to miłość życia, ale miłość życia nie zostawia cię, tylko umiera w tragicznych okolicznościach i wtedy faktycznie... Znaczy nie ma niczego, co mogłoby... gdzie ja idę? Nie ma niczego, co w jakikolwiek sposób mogłoby uzasadnić samobójstwo. W żadnym możliwym wypadku. Nie ma takiej sytuacji. Aczkolwiek na pewno dużo trudniej sobie poradzić z opuszczeniem, ze śmiercią kochanej, niż powiedzmy z czymś takim. No już, bierz te plany. Gdzie ja je mam? Mam już 3 patenty. O, są plany, proszę. Masz. No i co z nimi zrobisz? Pa, pa. Para, pa, pa, para, pa, pa, pa. No, zajmę się tym. Oczywiście to muszę zabrać ze sobą. Tak jakby taka ilość materiału mogła wystarczyć na pokrycie całego statku. Potrzebowałbym przynajmniej... A zresztą co ja się tym będę przejmował. Taki absurdzik malutki się nam trafił. Adventure. Udamy się teraz na najwyższy punkt na całym pokładzie. Może tam trochę wiać, więc proszę wszystkich widzów o to, żeby zabrać jakieś cieplejsze ubrania, narzucić na siebie może bluzę jakąś, panie szczególnie, bo wiadomo, że panie lubią na wycieczkach chodzić z odkrytymi ramionami, więc prosimy o założenie jakichś sweterków. I już za chwilę zaprezentuję państwu sam szczyt naszego fantastycznego okrętu powietrznego. Panie i panowie, za tą śluzą, ta śluza się otwiera, otwiera się. Witamy, trochę tu może wiać faktycznie. Wykorzystajmy nóż. Aha, czy na razie nie. Oto radar sygnalizacyjny, który strasznie, wiecie co mi przypomina? Nie wiem, czy ktoś oglądał Atlas Chmur, ja o nim mówiłem kiedyś, tam w odcinkach Reksia, no więc... Tak, to mi przypomina zdecydowanie nadajnik z Atlasu Chmur, tam na szczycie góry. No, panie i panowie, znajdujemy się jakieś 3 km nad powierzchnią Ziemi. A tutaj nawet nie ma barierki, ja pierdzielę, ja bym się czołgał po tych schodach, a on nie zwraca na to żadnej uwagi. Witamy na... samym szczycie. Jak widać... Przynajmniej tyle, że skala jest zachowana, nie? Patrzcie, co on zrobił. To jest dopiero wariat. Ja pierdzielę. Oczywiście, to ja go do tego zmusiłem, ale... Jak pokręcony trzeba być, żeby robić takie rzeczy? No dobra, powiedzmy, że zrobiliśmy to tak, jak powinno być zrobione. Teraz mamy załączony jako materiał, powiedzmy, oni już się przygotowali, WTO przygotowało się na tego typu, powiedzmy, procedensy i no statek ma zaimplementowaną maszynę, która pozwala mu rozkładać cały ten na tym, tylko że trzeba teraz uważać z tym, co się robi. Tak, już może już widzicie, jakim rodzajem zagadki będziemy się tutaj bawić. Spróbujmy może dać tą dźwigienkę. Okej. Okej, i teraz... Nie, źle! Nie podoba mi się to.
A może weźmijmy o to jeszcze. No dobra, no nie jest dobrze, ale też nie jest, powiedzmy, jakoś super źle. Aha. Ciekawie się dzieje, nie? Jak to zrobić? No nie, no po co on tam wystawia tamto? Przecież to nie ma żadnego sensu. Zastanówmy się, a gdyby teraz zabrać to... W żaden sposób nie pamiętam ustawienia tych dźwigni, wiecie? Nie mam zielonego pojęcia, jak powinno to być ustawione, więc będziemy mieli problem. O, no... Problemy rozwiązują się same. Kill this cool! Para, 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 para. Pa-param, pam. Wariacja na temat Marszu Imperialnego. No i ślicznie. Lecimy teraz w jednym wielkim kilcie. Kilt is cool. Para-pa-para disco. Kto tam mnie puka do drzwi znowu? Co masz mi do przekazania? Mr. Oliver, a Mr. Biz... Bosby of Bounsby. No. Request you meet him on the upper bridge. Dobra, przejdziemy się jeszcze do niego, bo odcinek jest w sumie dosyć krótki. Więc w żaden sposób nie zaszkodzi przebiegnięcie się tam. Ojej, jeju. Oczywiście musiało się doczytać. I lecimy do góry. Dzisiaj się kończy pierwszy tydzień szkoły, co? Teraz weekend. No i dobrze. Ja wam powiem, polubiłem szkołę. Trzeba polubić szkołę, jeżeli chce się w niej spędzić wiele lat. Okej. Okay. Co się dzieje? You look better, John, after your gastronomic suicide. That's because the stunt worked. My love rose. O, jakie to romantyczne. But Commodore, I am an expert under this bird. I want a stunt to see it suffering this away. Your obsession with birds is driving me batty. You're lucky it didn't cost us our lives the last time. I will not allow you to go outside. John, say something. Be a man. My love is right as always. This bird can't suffer anymore. A co się dzieje? Lieutenant, love has made you even dafter than normal. Be careful how you talk to me. I order you and Miss Rose, forget this bird. You have to help me save the bird. Then Rose won't be able to resist me anymore. She'll be mine forever. Frankly, I'm not so sure that's a good thing. Besides, do I look like somebody who has nothing better to do than spend his time helping everybody, like in those blasted Frogwares video games? Tak, dokładnie. Yes. Actually, yes. Mamy tutaj ptaka, który utknął gdzieś na pokładzie statku. Z taką malutki, że stąd nawet go nie widać. I tak, niestety, będziemy musieli go uratować. Zeron, tak. Cały czas zapominam, że to się, że to są Zerony. Będziemy musieli go uratować. Ale to już, moi drodzy, nie dziś, niestety. Ponieważ, no to jest misja, która trochę trwa, może nie jakoś specjalnie długo, ale ja nie chcę specjalnie też przeciągać tego odcinka i później się tam zajmować innymi rzeczami i w ogóle zobaczycie, co się będzie działo. Tak więc, cóż, no dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się niedługo. Pokój nad Izraelem.